Cześć, witam Cię na drugim pełnoprawnym odcinku na tym kanale. A dzisiaj chciałbym, żebyśmy sobie porozmawiali o tym, co ma wpływ na to, że nasz tatuaż czy też makijaż permanentny z biegiem czasu może zmienić intensywność swojego koloru, swój kolor czy też jego odcień. A więc tak, po pierwsze zacznijmy od tego, jakie czynniki mają na to wpływ. Po pierwsze, jest to głębokość pigmentacji. Już mówię, o co mi chodzi. Nasza skóra pełni pewnego rodzaju rolę filtra. Wyobraźmy sobie, że narysujemy na karteczce A4 czarnym markerem jakiś wzór. I on rzeczywiście, jeśli jest na tej kartce, jest bardzo czarny. Ale jeśli na tą kartkę położymy kolejne dwie kartki, przeźroczyste, białe, to w tym momencie dalej będziemy widzieć ten czarny jakby marker, ale on zmieni swoją intensywność, a dwa, może nam się wydawać on delikatnie niebieski. Nasza skóra działa dokładnie tak samo. Dlatego nasz tatuaż, czy też makijaż permanentny idealnie świeżo po zrobieniu jest bardzo intensywny, bo jest po prostu bardzo wysoko i w skórze, i w naskórku, i tak dalej, i tak dalej. Dopiero z biegiem czasu ten pigment się stabilizuje, opada na dół, nie jest już w naskórku, dlatego troszkę zmienia odcień. I tatuaż, na przykład jak był świeżo po wykonaniu, bardzo intensywnie czarny, na przykład taki kontur był, tak po wygojeniu, po załóżmy roku, dwóch, może delikatnie być szary, mniej intensywny ten czarny, albo wręcz może wpadać w delikatny grafit czy też granat. Po drugie, bardzo ważna jest ilość również włożonego pigmentu do skóry. Tatuaż czy też po prostu makijaż permanentny, oprócz tego, że jeśli włożymy za dużo pigmentu do skóry, może się rozlać, bo nasza skóra nie jest studnią bez dna. Tam nie możemy sobie jak Kobe Bryant czy jak Michael Jordan wrzucać non-stop pigmentu do tej skóry i mieć nadzieję, że on jakoś sobie poradzi. Nie. Możemy naszą skórę porównać do pewnego rodzaju gąbki. Do pewnego czasu ona będzie wchłaniać jakby wodę, ale jeśli już się przeleje, jeśli już pochłonie całą wodę, którą mogła tam zmieścić, zacznie ją po prostu delikatnie wylewać, albo też już nic nie będzie do siebie przyjmować. I co nam to jeszcze mówi w makijażu permanentnym? Jeśli włożymy za dużo pigmentu w dane miejsce w skórze, to miejsce od razu może się stać takie metaliczne, szare, bardzo chłodne. To znaczy, że tego pigmentu jest tam po prostu za dużo. My to na to kolokwialnie mówimy, że ktoś został przedziarany, czy ktoś komuś po prostu za dużo włożył tego pigmentu do tej skóry. No i trzecim aspektem, który ma bardzo duży wpływ i de facto on jest najbardziej skomplikowany z tych wszystkich rzeczy, z tych wszystkich aspektów, jest skład pigmentu. I tutaj sobie przede wszystkim porozmawiamy o pigmentach do makijażu permanentnego. W tatuażu on również ma znaczenie, ale nie aż tak duże. Chociaż niektóre elementy będą również ważne dla tatuażu i dla zachowania tego pigmentu. Więc przede wszystkim musimy sobie porozmawiać o kolorkach. A jeśli mówimy o kolorach, to mówimy o kolorymetrii. Co mam na myśli, mówiąc o kolorymetrii? Przede wszystkim wyróżniamy takie barwy jak barwy podstawowe, barwy pochodne i barwy trzeciorzędne. Jakie to są barwy podstawowe? Barwy podstawowe, do barw podstawowych należą czerwony, żółty i niebieski. Dlaczego noszą taką nazwę? Dlatego, że nie da się stworzyć tego koloru w wyniku połączenia żadnych innych barw. Po prostu one takie są, nie da się ich inaczej uzyskać. A jeśli złączymy ze sobą wszystkie barwy podstawowe, powstaje nam kolor czarny. Następnie, przechodząc do barw pochodnych, są to kolory pomarańczowy, zielony i fioletowy. Te barwy powstają w wyniku zmieszania ze sobą kolorów podstawowych. No i na końcu mamy barwy trzeciorzędne. Barwy trzeciorzędne to jest na przykład połączenie zielonego i żółtego. Dzięki temu powstaje jasny zielony. Ale barwy trzeciorzędne to jest połączenie barwy podstawowej z barwą pochodną. Tak uzyskujemy barwy trzeciorzędne. I dlaczego o tym mówię?
Dlatego, że kolor brązowy w makijażu permanentnym na przykład, to nie jest czysty brąz. On powstaje w wyniku połączenia innych mieszanek kolorów, w wyniku połączenia innych kolorów. Najczęściej w makijażu permanentnym, i to jest sytuacja idealna, występuje połączenie czarnego, czerwonego i żółtego. Wiadomo, w odpowiednich proporcjach, w zależności od tego, czy chcemy, żeby to był ciepły brąz, zimny brąz, czy żeby on był jaśniejszy, bardziej intensywny i tak dalej, i tak dalej. Ale żeby sobie móc o tym konkretnie porozmawiać, musimy przerobić takie coś jak podział pigmentów. Pigmenty dzielimy na trzy podstawowe kategorie. Pierwszą z nich są pigmenty organiczne. I teraz sobie wypunktujemy, czym się charakteryzują pigmenty organiczne. Pigmenty organiczne charakteryzują się tym, że są wytwarzane w laboratoriach. Nie ma możliwości, żeby pigment organiczny wybarwił się w kolor ciepły czy też łososiowy. Mają tendencję do wychładzania się z biegiem czasu. A jak chcemy się dowiedzieć, czy nam, załóżmy, pigment, który kupiliśmy, należy do grona organicznych czy nieorganicznych, czy też hybrydowych? Już mówię. Z tyłu mamy oznaczenia, jakie kolory zostały użyte do stworzenia tego koloru. I wszystkie do grona pigmentów organicznych należą te pigmenty, które w swoim składzie mają wszystkie kolory w przedziale CI 1130 do CI 76999. Jeśli wszystkie te pigmenty, które są tam wylistowane, wymienione na tej liście, mieszczą się w tym przedziale, znaczy, że na 100% mamy do czynienia z pigmentem organicznym. I lecąc dalej. Pigment, czarny kolor, który został użyty w tych pigmentach, to jest Carbon Black. On ma oznaczenie CI 77266. Carbon Black ma największe cząstki ze wszystkich kolorów. Ze wszystkich po prostu kolorów mieszanek, czy też możliwych użytych do powstania danego koloru. Ale o tym powiemy sobie zaraz, dlaczego to jest ważne. Te pigmenty są też trudniejsze w laserowym usuwaniu ze względu na spoiwa, które są w nich zawarte. Do tych spoiw należy żywica, szelak i tym podobne. Trwałość tego pigmentu w skórze to od 2 do 4 lat. Oczywiście wiadomo, jeśli ktoś ma bardzo lekką rękę, czy za lekko zapigmentową, czy też za mocno, w tym momencie albo nam się skraca jakby ten czas siedzenia tego pigmentu w naszej skórze, albo wydłuża. Ale wracając do Carbon Blacku. Dlaczego nie ma możliwości, by wybarwił się na kolor ciepły bez ingerencji np. lasera? Otóż już tłumaczę. Wyobraźmy sobie, że nasza skóra jest na taką zakładkę. Inne pigmenty, mniejsze cząsteczki mają dużo łatwiej się przemieszczać między tymi warstwami i opadać sobie niżej. Tak, na przykład czerwony odcień, czy też żółty. A czarny, z racji ten Carbon Black, że ma największe te cząsteczki, on siedzi najwyżej w tej całej warstwie pigmentu. I on nie ma po prostu jak opaść niżej. Dlatego nie ma szans ocieplić się ten kolor z biegiem czasu. Dlaczego? Dlatego, że my, patrząc na ten kolor, gdybyśmy taki go przekroili, widzimy czarny i inne po prostu pigmenty. Ale patrząc na to od przodu, na samej górze jest czarny, ten chłodny pigment. Dlatego te brewki wydają nam się bardzo, bardzo chłodne. Tyle tak wstępnie o pigmentach organicznych. Czas, żebyśmy sobie przeszli do pigmentów nieorganicznych. Pigmenty nieorganiczne składają się z tlenków żelaza, które są naturalnymi kolorami. Oczywiście jedne i drugie powstają w laboratoriach, ale te bazują na naturalnych składnikach. Po wygojeniu pigmenty nieorganiczne są mniej wyraźne, mniej intensywne są te kolory niż w przypadku pigmentów organicznych. Co jeszcze bardzo ważne, są one dużo mniej stabilne w skórze niż pigmenty organiczne. Przez to te pigmenty mają ogromną tendencję do tego, by stawać się po prostu ciepłe z biegiem czasu. Ale o tym sobie powiemy zaraz. Również też możemy zobaczyć na zasadzie, patrząc po składzie naszych pigmentów, które posiadamy, czy to jest pigment nieorganiczny. Bo te pigmenty
wszystkie składniki będą użyte, wszystkie koloranty, które zostały użyte, mieszczą się w przedziale CI77I30 do CI77I39. Te pigmenty też są mniej trwałe od pigmentów organicznych, bo trwałość tego pigmentu w skórze to jest od kilku miesięcy już do półtora roku. Więc jak widzimy, siedzą w tej skórze nawet dwu czy trzykrotnie krócej niż pigmenty organiczne. Ale przez to też te kolory są troszkę mniej stabilne, jest dużo większa szansa, że one się ocieplą, ponieważ zawierają metale w sobie, z którymi nasz organizm sobie do końca nie radzi. Nasz organizm nie umie zmetabolizować tlenków żelaza, a właśnie o takie składniki są te pigmenty oparte. No i trzeci są pigmenty hybrydowe. Pigmenty hybrydowe są połączeniem pigmentów organicznych i nieorganicznych. Znaczy biorą trochę z tego, trochę biorą z tego. Łącząc to wszystko ze sobą, powstaje nam właśnie pigment hybrydowy. Przechodząc dalej, co jest jeszcze bardzo ważne i wpływa jakby na odcień pigmentu i na kolor tego. Głównie w pigmentach nieorganicznych jest dość dużo żółtego pigmentu, ale oczywiście w organikach również on jest spotykany. Żółty pigment jest najbardziej niestabilnym pigmentem ze wszystkich. Co nam to mówi? Mówi nam to, że żółty pigment jest najszybciej wchłaniany przez nasz organizm. A jeśli, tak jak mówiłem, mamy tą idealną mieszankę w postaci czerni, czerwieni i żółci i na tej zasadzie powstaje nam pigment brązowy, kolor brązowy, to jeśli pozbawimy tej mieszanki żółtego odcienia, wyjdzie nam bardzo, bardzo chłodny kolor. Więc z racji, że ta żółć najszybciej się wytraca, jest tendencja do tego, żeby ten kolor był troszkę chłodniejszy. No i ostatnim z takich kolorów, który ma ogromny wpływ na to, jak wygląda nasz makijaż permanentny, jest składnik, który określamy nazwą biel tytanu. Najwięcej bieli tytanu jest w pigmentach do makijażu permanentnego ust, ale również w tatuażu on występuje jako po prostu biały pigment, czy też kiedyś robiło się nim tak zwane kamuflaże. Więc jeśli ktoś załóżmy nie miał lasera ani removera, że nie miał jak usunąć czy też przykryć starego kształtu makijażu permanentnego, po prostu jechał białym kolorem załóżmy po końcówce, jeśli ją akurat chciał zmienić. I na tej zasadzie jakby ten pigment został przykrywany. Ale teraz wychodzą tego rodzaju kwiatki, ponieważ biel tytanu reaguje pod wpływem światła. Z biegiem czasu, jeśli dużo się opalamy bez filtra, przegrzewamy dość mocno tą skórę, biel tytanu ma tendencję do tego, żeby robić się taka zgniło-zielona, taka wręcz szara, bardzo nieprzyjemna. Więc jeśli załóżmy masz makijaż permanentny wykonany ust i bardzo często się opalasz, czy załóżmy został wykonany nieprawidłowo poza czerwienią wargową, istnieje w miarę spora szansa, że ten pigment prędzej czy później zmieni sobie swój odcień. I de facto to by było chyba na tyle, dlaczego nasz makijaż permanentny czy też tatuaż może zmienić kolor pod wpływem z biegiem czasu, czy też pod wpływem jakby pracy linergisty, czy też tatuatora. Przechodząc, podsumowując cały odcinek, można powiedzieć, że rodzaj pracy linergisty i tatuatora ma ogromny wpływ na kolor pigmentu, na jego intensywność i na jego odcień, ale również nie bez winy. Jest tutaj sam pigment, jego chemia i mechanika tego pigmentu jest bardzo ważna. To, jak on się zachowuje pod skórą, to jakie kolory układają się jak w warstwach skóry, czego jest więcej, czego jest mniej, co się szybciej wchłania, co nie, co jak reaguje ze słońcem, co nie reaguje ze słońcem. I tym miłym aspektem chyba możemy zamknąć dzisiejszy odcinek. Oczywiście, jeśli czegoś nie dopowiedziałem, czy macie jakieś uwagi, czy też swoje własne spostrzeżenia, oczywiście bardzo Was proszę, napiszcie jakby komentarz. Możecie mi napisać też to na Instagramie, będę bardzo wdzięczny. No i napiszcie swoje kolejne propozycje odcinków, które znowu chcielibyście zobaczyć. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. No i co? Do zobaczenia w następnym odcinku.